znajdujemy się przy w punkcie widokowym zorganizowanym przy największym i najgłębszym wyrobisku górniczym w Polsce. Punkt widokowy zlokalizowany jest w Kleszczowie. Mamy tutaj widok na elektrownię w Bełchatowie. Może troszkę teorii. Węgiel brunatny, skała osadowa pochodzenia organicznego, powstała w neogenie, więc tutaj ładnych kilkadziesiąt milionów lat. Wydobywany jest tutaj w tym miejscu od 80 roku. Pierwsze tony węgla stąd wyjechały na powierzchnię właśnie wtedy, czyli no liczmy na to, że ponad 40 lat temu. Węgiel ten systemem taśmociągów transportowany jest bezpośrednio do elektrowni i tam jest po prostu spalany, gdzie generowana jest energia i rozsyłana tutaj po regionie. Widok robi kolosalne wrażenie, zwłaszcza dla osób, które nie widziały tego nigdy, nie słyszały o tym nigdy, ale uczy się o tym na geografii. Ja się uczyłem na geografii i wielokrotnie chciałem tutaj przy okazji jakiegoś pobytu gdzieś w pobliżu zobaczyć. Nigdy mi się nie udawało, ale dzisiaj właśnie taka okazja się nadarzyła. No i cóż, no, co mogę powiedzieć? To jest nie do pojęcia. Trudno to ogarnąć wzrokiem raz, bo to zagłębienie w zasadzie od lewa do prawa pochłania całe pole widzenia. Głębokość szacuje na jakieś 200-300, może nawet więcej miejscami. No i tutaj zgodnie z jakimiś informacjami, które udało się jeszcze znaleźć przed tym nagraniem, ponoć pokłady tego węgla mają się skończyć gdzieś pod koniec czwartej dekady tego wieku. Cóż, ja myślę, że tutaj wiele się powiedzieć więcej nie da. Najlepiej to zobaczyć i tutaj, no, myślę, że skupmy się na tych panoramicznych zdjęciach i zbliżeniach, które można właśnie dzisiaj dzięki fajnej pogodzie i kamerze zarejestrować. Bełchatów.